Pan Marek pytał o laptopa dla dziecka do szkoły w granicach 1500 zł. W takim razie zaglądamy sobie na początek na Allegro. Wpisujemy widełki cenowe, w których będziemy się poruszać. I ponieważ to ma być komputer do pracy, czyli dzieciak będzie się. Patrzył na ten monitor przez długi czas, żeby spełniał choćby podstawowe wymagania co do jakości obrazu, żeby rozdzielczość była przynajmniej Full HD lub większa. I zobaczmy, co tutaj nam się pojawiło ciekawego. Pierwsze od góry: UltraBook Dell 8GB RAM. -u. Korej 5, dysk 256 GB SSD. I tylko takie nas interesują, bo komputera z tradycyjnym dyskiem, jako głównym dyskiem, się już praktycznie nie, kupu nie kupuje. I wszystko jest ok. Tyle, że przekątna ekranu jest mała. To będzie bardzo malutki komputerek. I jest używany. No ale to jest Dell, więc jeśli nie jest w złym stanie, to może wa warto by było rozważyć zakup takiego sprzętu. Pentium M, nie jest to najmocniejszy procesor, tylko 4GB mały dysk 128GB. 13 cali Celeron. Mm, interesujące. 14 cali a 6. Ach, zobaczmy, co tam jest w środku. Del Latitude, Korea 5 na pokładzie. Grafika GT940 MX. Przekątna na 15.6 cala, ale używany. Gdyby był w dobrym stanie, to jest ciekawa propozycja. Tutaj mamy 13 calowy komputerek, ale ma 12 GB RAM, dysk 256 GB, Celeron, relatywnie wysoki model, co prawda mała przekątna ekranu, ale to jest nowy sprzęt. Rzućmy na to okiem. Jakiś Intel 8 GB dysk 256 GB może być, Celeron N 14 cali, 15 calowy Asus nowy. Ale znowu mało pamięci, mały dysk. Używany Core 5, to jest ciekawa propozycja. Dobre komponenty, ma malutki komputerek, rzućmy na to okiem. Używana Toshiba. Ciekawa propozycja. Qwi HeroBook. Jakiś Dell. Torba-mysz Windows 10. <laughs> Powiedzmy, że zobaczymy, co nam z tego wyszło. Ultrabook Della. Trzy sztuki do sprzedania. Nie jest to nowy sprzęt, ale wygląda jakby był w dobrym stanie. Bardzo malutka, przekątna. Core 5 Dwurdzeniowy procesor. Gdyby można było... Podłączyć do tego sprzętu zewnętrzny monitor przez gniazdo HDMI to jako jednostka centralna z relatywnie wydajnymi komponentami to by się nadał, że ekran jest za mały. Trzeba by było 24-calowy ekran podłączyć i, i wtedy komputer plus duży monitor, na którym coś widać jest na biurku. Dałoby się tego używać, ale kupując komputer używany trzeba go wziąć do ręki i dokładnie sprawdzić przed zakupem. Trzeba by było udać się do tip.pl, gdziekolwiek oni są. I dokładnie zbadać ten sprzęt. Asus 4 GB mały dysk do Blue. Co to znaczy? Bez systemu. Na takim sprzęcie można próbować zainstalować Linuxa. Na Linuxie Microsoft Teams powinien działać. No nowy sprzęt. Hmm, jeśli ktoś chce się bawić w Linuxa, chętnie pomogę, ale do podłączenia czegoś większego, większego wyświetlacza na zewnątrz. Laptop Intel J4115, Windows 10, 12 GB. Hmm, 256 GB ciekawa propozycja. Sprzęt nowy, 13 cali, nie za duży, ale matryca IPS dobra. Rozdzielczość większa niż Full HD. Wow, Intel Celeron na pokładzie. Hmm, jak na nowy sprzęt, to bardzo fajne, e, bardzo fajne komponenty wydajne, tylko że jedno USB z jednej strony. Pewnie drugie USB z drugiej strony, i to wszystko. I gdybyśmy chcieli podłączyć coś zewnętrznego, jakiś większy wyświetlacz, żeby dało się tego sprzętu używać, to prawdopodobnie będzie problem. USB 2.0 czy 0 czy 0 mini jack. Kamera jest. No ok. to byłaby propozycja do rozważenia. Tyle, że nie da się podłączyć zewnętrznego monitora, czyli trzeba się pochylać nad małym ekranikiem i producentem jest niejaki huwi, GemiBook, Nie wiadomo kto to jest, skąd to jest. Jakiś chiński producent obiecuje tutaj e, niezłe komponenty, ale jaka jest trwałość, ile diabłów chowa się w środku, tego nie wiadomo. Co mamy dalej? Lenovo, AMD A6. 4 gb RAMu, 64 GB. MDA6 no to nie są najmocniejsze procesory. Pojemność dysku 64GB. Dysk praktycznie natychmiast do wymiany. Na tym się nie da zbyt wiele zrobić. Mm, darujmy sobie ten sprzęt. The Latitude. Fajny procesor. I GT940MX na pokładzie, czyli teoretycznie dałoby się na tym sprzęcie grać. Wielkość pamięci RAM brak, pojemność dysku brak. A, i co to, to jest za wynalazek? I nie wygląda dobrze. Chyba przeszedł jakąś odprawę na lotnisku, bo nie wygląda to dobrze. Dobra, ten sprzęt możemy sobie darować. Opis jest niezły, ale już zdjęcia pokazują, że trzeba uważać. Intel 8 Giga. Ok, Mach HeroBook Pro, czyli podobny do tego Huvi, praktycznie 1 do jednego to samo, tak na pierwszy rzut oka, tylko inna naklejka producenta, inaczej opisany HeroBook Pro, a to jest Huvi Gemibook i zbliżone parametry, bardzo zbliżone, co prawda liczba rdzeni procesora to nie może być 8 tylko 2, co znaczy, że mamy błąd w pisie, co znaczy, że może tych błędów być więcej, co znaczy, że możliwe, że dostaniemy w paczce coś, co w ogóle się z niczym tutaj nie będzie pokrywało. Trzeba uważać. Asus 15 cali, 4 GB RAM, 128 GB dysk. Dość duży komputer, czyli można na nim popracować. System. Brak systemu? No tak, czyli tutaj trzeba by było się pobawić z Linuxem, żeby uruchomić ten sprzęt, ale ma wyjście HDMI. Niezbyt duży dysk, 4GB. Przeciętna propozycja, nie powala na kolana, ale ma potrzebne złącze. Z jednej strony jest i tutaj dwa USB, ok. Złącza są ważne, żeby dawało się sprzętu w miarę sensownie używać. To często trzeba do niego coś podłączyć. Do rozważenia. Korej 5. Możliwości konfiguracji. Matryca IPS, czyli dobrej jakości. No ale tutaj mamy do czynienia ze sprzętem używanym. Więc znowu trzeba by było najpierw chwycić go do ręki, dokładnie zbadać, żeby sprawdzić, czy przypadkiem ktoś nim nie rzucał. Poza tym to jest bardzo malutki komputerek, 12,5 cala. Tutaj już obowiązkowo trzeba by było podłączyć zewnętrzny monitor, bo na nim nie byłoby widać zbyt wiele. Ale ma potrzebne złącza. Windows 10 jest na pokładzie, czyli Microsoft Teams ruszy. Lenovo. Ta sama sytuacja. Musimy obejrzeć komputer i fizycznie go zbadać. Dość gruba obudowa. Czyli podejrzewam, że nieco solidniej zbudowany. Może z grubszego plastiku, ale to wróży dobrze, bo bo wtedy nawet jeśli jest nadgryziony to pewnie będzie dalej działał chociaż nie polecam zakupu tego typu sprzętu darujmy go sobie to Shiba Portega korei 7 na pokładzie jedna sztuka wygląda pozytywnie dużo gniazd naokoło da się podłączyć wszystko co jest do podłączenia Gdyby ten, ale nie za duży, no dobrze, gdyby ten komputer wpadł w moje ręce i mógłbym go dokładnie obadać, to rozważałbym taki zakup bardzo mocno. Jeśli to ma być sprzęt, który będzie stał na biurku i nie będzie podróżował, to jest ciekawa propozycja. Huwi Ile diabłów w sobie kryje ten chiński produkt? Nie wiadomo. Del. Tak czy inaczej, kolejny używany sprzęt solidna gruba obudowa, zdjęcia poglądowe, bo jest 41 sztuk do sprzedania czyli prawdopodobnie jakaś większa firma pozbywała się sprzętu. Jeśli jest w dobrym stanie, jeśli można go przeegzaminować przed zakupem i dokładnie sprawdzić, Dell produkuje zazwyczaj trwały, i solidny sprzęt i 14-calowy komputerek z Korei 5 na pokładzie, 8GB, 256GB Dysk. Do rozważenia. Windows 10 na pokładzie. Ok. Nie wygląda może pięknie. Ale to ma być sprzęt do pracy i ma po prostu działać, tak? Więc wziąć do ręki, dokładnie sprawdzić, jakie warunki gwarancji oferuje sprzedawca i można się nad tym zastanowić. No dobrze, a co mamy w zakładce? Tylko nowe. Tylko nowe w tych granicach cenowych 1400 do 1600. Tutaj jest jakiś ciekawy Asus, ale nie ma systemu operacyjnego, czyli trzeba by było się zastanowić nad Linuxem. Tutaj jest bardzo podobny Asus, który ma system operacyjny, ale ma mniej e, pamięci RAM i on by był do rozważenia. Dalej mamy 14 cali, czyli już mały, mniejszy dysk, przestaje to mieć sens. Celeron, kolejny Asus, Asusa mamy zaznaczonego. 14 cali bez systemu, mały dysk, mało pamięci RAM, to odpada. A6 za słaby. I tak dalej. I tutaj już mamy komputery używane, które przed chwilą przeglądaliśmy na Allegro, bo jeśli pójdziemy i zobaczymy gdzie to jest, to to jest na Allegro i tu jest jeszcze gdzieś w Morelach. 8 GB, no dobra, jak dodamy system, nagle się robi 2250, czyli bez systemu mamy solidny komputer, naprawdę fajnie wyglądający, ma wszystkie potrzebne gniazda, jest nowy, tylko, że zamiast Windowsa trzeba by było wgrać coś innego i tak na Linuxie a Microsoft Teams działa. Więc, gdyby to miało być urządzenie, trwałe urządzenie do przeglądania internetu i do pracy z Microsoft Teams, to na Linuxie da się to ustawić. Tyle, że to jest z procesorem AMD Athlon Silver. Nie powala na kolana i dysk tylko 128GB. Mm -mm. Ten Asus, gdzie był najtaniej? 1600 zł na Allegro. No dobrze. Czy my tu nie byliśmy wcześniej? Brak systemu. No właśnie. Czyli albo słabiutki komputer z Windowsem, albo solidniejszy komputer, ale z Linuxem. Przy czym Linuxa nie należy się bać, trzeba po prostu się go y, nauczyć. A tam dużo do nauki nie ma, więc y, jedyne co tak naprawdę powstrzymuje potencjalnych kupców to brak wiedzy na temat Linuxa. Postaram się coś z tym zrobić. Przygotuję kilka materiałów dotyczących Linuxa i może kilka osób uda mi się przekonać do tego, że Windows nie jest dobrym rozwiązaniem. Linux nie dość, że jest bezpłatny, jest bezpieczny, jest wydajny, jest stabilny i można na nim pracować. Nie można na nim za bardzo grać. To jedyna wada. Więc tyle jeśli chodzi o laptopy. A co gdybyśmy chcieli w granicach tych 1500 zł? Złożyć komputer stacjonarny i wygospodarować stały kącik do pracy dla dzieciaka. Wtedy nie można by było tego sprzętu przenosić. Zestaw komputer stacjonarny z monitorem w granicach 1500 zł. Co my tu mamy ciekawego? Zestaw do gier Korei 5 GeForce GTX 8GB Windows 10 monitor. To wszystko będzie sprzęt używany, ale najczęściej z gwarancją 12-miesięczną. No i co my tu mamy? Korei 5 drugiej generacji, 8 GB RAMu, dysk 500 GB tradycyjny talerzowy i jakiś monitor w komplecie 22 cale, czyli dość duży Do pracy może być. Oczywiście tego typu sprzęt trzeba najpierw zobaczyć jak wygląda. To obietnica, że da się grać we wszystkie gry. Eee... Następny. 1600 zł. Core 5 16 GB Dysk SSD jako dysk systemowy. To ważne, bo to mocno przyspiesza pracę. Plus tradycyjny dysk do przechowywania danych. Jakiś GeForce na pokładzie. Co my tu mamy? Core 5 nie jest podane dokładnie jaki. HDD plus SSD. Nvidia GT1030, czyli najprostsza karta, która coś tam wyświetla. Niedokładnie wiadomo jeszcze jakie pamięci są na pokładzie, co jest w sumie istotne. No i monitor 22 cale i jakiś. Tutaj nie ma zdjęć samego monitora. To są pewnie... Zdjęcia poglądowe to jest sprzęt, który, który trzeba bardzo dokładnie sprawdzić i zbadać. Następny zestaw do gier na bazie siły Core korei 7, 8 GB, SSD plus HDD. Też GeForce 1030, korei 7860, czyli no dość leciwy procesor. Ale mimo wszystko. Każdy z tych zestawów będzie mocniejszy i wydajniejszy niż laptop. Na pewno będzie działał nieco szybciej. Tutaj też mamy ciekawy komputer, ale już bez dedykowanej karty graficznej, czyli bez GeForce'a. No ten sprzęt raczej do gier się nie nada, ale poza tym możliwości są całkiem, całkiem. Korea 5, 6 generacji, 16 GB, SSD jako systemowy, jakiś mały dysk do przechowywania danych, tradycyjny talerzowy, Windows 10, komputerek Dela, czyli w miarę trwały. Tak więc podsumujmy to wszystko. Albo używany laptop, którego trzeba najpierw bardzo dokładnie sprawdzić, albo używany komputer stacjonarny, który będzie wydajniejszy, ale też trzeba go przed zakupem dobrze sprawdzić. Albo nowy laptop, tyle że już w momencie zakupu będzie słabiutki i tak naprawdę będzie wymagał podłączenia zewnętrznego monitora. Jeśli chcielibyśmy coś zobaczyć, bo 12-13 cali to nie jest dużo. Krótko mówiąc, granica cenowa 1500 zł, to jest maszyna, która tak naprawdę oprócz Microsoft Teams i przeglądarki internetowej niczego więcej sensownie nie obsłuży. Czyli będzie to komputerek tylko i wyłącznie do wykonywania zadań domowych. Żeby dało się zrobić coś więcej, trzeba nieco więcej zainwestować. I to pewnie nie jest odpowiedź, której pan Marek się spodziewał, ale tak to wygląda. Jeśli masz jakieś pytania, jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, został w wiadomość w komentarzu pod filmem. Może uda mi się znaleźć odpowiedź na pytanie, które cię nurtuje. I na tą chwilę to tyle.